Dzień dobry kochani, w nowym vlogu zaczynamy dzień. Herbatka jest, poczekajcie, poczekajcie. Espresso? Tak, tak, jest espresso. No, buongiorno, nie widać. No dobra, pij sobie. Dzień dobry, witam. Dobra, jest. Udało się, jest espresso. A po dwóch dniach z migreną wreszcie dzisiaj czuję się lepiej. Kto mnie śledzi w mediach społecznościowych, na Instagramie, ten doskonale o tym wie, co się ostatnio działo. Także dzisiaj mogę nagrywać dla was vlog. I jakie mamy plany, kochani, dzisiaj na ten dzień? Nie wiem, a gdzie idziemy? No, gdzie sobie wymyśliłeś, że chcesz iść? Al Museo delle Armi. No. I soldat. Słuchajcie, Max dzisiaj rano się obudził i mówi tak: kochanie, zabierzesz mnie do Muzeum Techniki Wojskowej. Czemu pan twój tata? Co ma tata do tego? To padre, non è colonel, general. No to co to ma Muzeum Techniki Wojskowej do mojego taty? Così quando vedi il video è contento. A myślisz, że tata ogląda te filmy? Sobie wymyślił, tak. Więc słuchajcie, wybieramy się dzisiaj do Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej, które znajduje się na warszawskiej Solibie, dokładnie na ulicy Powsińskiej 13. I to jest takie miejsce, w którym Max jeszcze nie był. Ja już co prawda to muzeum widziałam od środka i od zewnątrz kilka lat temu, więc w sumie można się wybrać ponownie. A bardzo często przejeżdżamy Powsińską, jedziemy w kierunku Wilanowa i często przejeżdżamy obok właśnie tego muzeum. I Max mówi zawsze, że chciałby tam wejść, że chciałby zobaczyć, co tam się znajduje. Więc dzisiaj z samego rana postanowiliśmy, że jedziemy właśnie do Muzeum Polskiej Techniki Wojskowej na warszawskiej Sedybie. Zobaczymy, co tam ciekawego. Zabieramy was oczywiście ze sobą i życzymy wam miłego oglądania. Zwiedziliśmy już praktycznie całą część zewnętrzną i teraz wybieramy się do środka muzeum. Tak, historia aviazione, militare. No, ale powiem wam, Massimo też jest pod ogromnym wrażeniem. Szok. Że szok. Jest naprawdę tego dużo, nawet tutaj za nami. Jest też część ekspozycji, która nie jest wystawiona. Ale warto tu przyjść, warto to zobaczyć, bo naprawdę jest co zwiedzać. Podoba ci się? Przy okazji powiem wam, że osoby prywatne, takie indywidualne, nie płacą za wejście, płacą tylko większe grupy zorganizowane, chyba że chcecie mieć wycieczkę z przewodnikiem. No to wtedy koszt biletów jest w sumie niewielki, ale od poniedziałku do niedzieli można tutaj wejść i naprawdę... Jest co zwiedzać, jest tego dużo, tych sprzętów, samochodów, czołgów, samolotów, no naprawdę mnóstwo, mnóstwo sprzętów. Bello. Ti piace? A jeszcze musimy zobaczyć teraz część środkową, zobaczymy jakie będą wrażenia, Massimo. Muszę wam pokazać moje ostatnie uzależnienie. Dla wszystkich tych, którzy są w tej chwili na diecie, zamknijcie oczy, bo będę mówić o słodkościach. Tak, tak, widzicie, to są mini rożki z Biedronki. Pokażę wam, jak wyglądają w środku. O.
I to jest po prostu niebo w gębie. Uwielbiam do popołudniowej kawy jeden taki mini rożek. Są przepyszne, nie kosztują dużo. Czekolada, którą są oblane, bardzo dobra. Nadzienie w środku pyszne, rożki też bardzo dobre, zakończone czekoladą w środku. Także uwaga, uwaga, 10 sztuk będzie znikać w zastraszającym tempie. Ale gorąco Wam je polecam, bo są naprawdę przepyszne. Teraz, kiedy zaczęły się mecze, mam zdecydowanie więcej czasu dla siebie i mogę poświęcić go na przykład na czytanie kobiecych magazynów, ale nie takich typu Uroda, Świat Urody, Elle, Glamour i cała reszta, tylko zdecydowanie bardziej profesjonalnych. Jeśli interesujecie się kosmetyką, kosmetologią, medycyną estetyczną, to ja zdecydowanie bardziej polecam Wam tego typu czasopisma. Magazyn Beauty, magazyn Elle, kosmetyka, kosmetologia, kosmetyka estetyczna, Uroda i medycyna estetyczna. To są naprawdę bardzo fajne magazyny kobiece i tutaj jest duża dawka informacji odnośnie nie tylko kosmetyków, ale zabiegów, nowości, które pojawiają się na rynku. Są informacje o tym, jak prowadzić własny biznes kobiecy, jak na przykład wprowadzać różnego rodzaju zmiany do salonów kosmetycznych. Dowiecie się z takich publikacji naprawdę dużo i większość z nich napisana jest albo przez lekarzy, albo przez kosmetologów, więc nie są to dziennikarki, które korzystają z takich informacji prasowych, jakie otrzymujemy również my, blogerki urodowe, ale jest tutaj wiedza. W niektórych magazynach znajdziecie również badania. Na zdrowie! Dziękuję. Znajdziecie również wyniki różnych badań. To jest naprawdę duża dawka wiedzy, więc jeśli czymś takim się interesujecie, tak jak ja, właśnie kosmetyką, to gorąco Wam polecam, bo świetna lektura i dużo interesujących informacji, a ja już czekam na nowe wydanie magazynu Elle, które powinno się pojawić jako edycja jesienna i mam nadzieję, że może jeszcze dzisiaj uda mi się dorwać, jeśli już jest w Empiku, więc będę mieć na jutro i będę mieć co czytać. A teraz kończę magazyn Beauty. A teraz jedziemy na spacer, na nowy świat i tym razem na spacer, a nie na zakupy. Poszwędzamy się trochę właśnie po nowym świecie, pospacerujemy, a później umówiliśmy się ze znajomymi, jedziemy na kolację do jednej z naszych ulubionych włoskich restauracji, do Spacca Napoli. Na zdrowie. Salud, salud. Biedny tą szklankę pustą, no. Kochani, my już po pizzy, po aperolu, po spotkaniu ze znajomymi, ale poszliśmy jeszcze na spacerek tutaj na Plac Grzybowski i okazało się, że trafiliśmy na jakiś koncert. Także miło spędzony czas, ale wracamy już do domu. Comera la pizza? Bardzo dobra. Jest, la mia, smakowała? La mia lepsza. Twoja była lepsza, bo była pizza fritta. Esattamente. No dobrze, kochani, także dziękujemy za Waszą obecność. Trzymajcie się cieplutko i do następnych filmików. Buziaki, pa! Buziaki, pam!